Cześć, nazywam się Filip Wojtyla i zajmuję się sprzedażą samochodów w salonie Volkswagen Zimny w Piotrkowie Trybunalskim. W tamtym roku minęło 50 lat, odkąd Volkswagen Passat jest dostępny na rynku i z tej okazji pojawiła się 9. jego odsłona. Jeśli chodzi o stylistykę samochodu z przodu, możemy tutaj zaobserwować pas świetlny pomiędzy reflektorami. Dodatkowo zrezygnowano z wlotu powietrza w górnej części zderzaka. Wszystko zostało umieszczone tutaj w dolnej części i ozdobione chromowanymi elementami wraz z czarnym połyskiem. W stosunku do 8. generacji Passata, 9. ma większy rozstaw osi, co przekłada się na więcej przestrzeni dla pasażerów z tyłu. Pasażerowie tylnej kanapy mają do dyspozycji dwa gniazda USB typu C oraz panel do obsługi klimatyzacji trzeciej strefy. Dodatkowo możemy sobie wysunąć podłokietnik, a osoby wysokie mogą go sobie również wydłużyć. Dodatkowo pojawia się tutaj panelik do montażu naszego smartfona. Dzięki większemu rozstawowi osi powiększył się również bagażnik. 690 litrów lub 1920, jeśli złożycie tylną kanapę. Zapomniałem Wam wspomnieć, przy każdym zamykaniu i otwieraniu bagażnika tylna roletka się automatycznie zasuwa. 9. odsłona Passata będzie dostępna tylko i wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów, więc pojawiło nam się więcej miejsca w tunelu środkowym. Cały tunel możemy zasłonić sobie eleganckimi roletkami. Passata możemy sobie doposażyć w 15-calowy opcjonalny wyświetlacz, natomiast nie wszystko w tym wyświetlaczu musimy szukać, bo mamy asystenta głosowego. Cześć Ida, zmień podświetlenie ambiente na pomarańczowe. Gotowe, kolor został ustawiony. Obsługa wycieraczki z prawej manetki została przeniesiona do lewej manetki, więc teraz obsługa kierunkowskazy, świateł i wycieraczek znajduje się w lewej manetce. Natomiast proszę się nie martwić, wszystko jest bardzo intuicyjne.